Dziś Dzień Nauczyciela. Każdy z nas zapewne ma w pamięci niejednego swego wychowawcę i nauczyciela. Nie jeden z nas jest wdzięczny im za ich pracę. Nauczanie to trudna misja, zwłaszcza w obecnych czasach. W Polsce jest 720 tysięcy nauczycieli. Rok po pierwszym rozbiorze, 14 października 1773 roku, Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej. Jej zadaniem było zreformowanie systemu oświaty, co z kolei miało pomóc w naprawie upadającej Rzeczpospolitej. Wprowadzono wówczas wiele nowatorskich reform. Wybitni mężowie epoki oświecenia dostrzegali bowiem wpływ dobrego wykształcenia na losy kraju. 14 października tradycyjnie jest Dniem Edukacji Narodowej, Dniem Nauczyciela. Z tej okazji życzenia wszystkim pracownikom oświaty w specjalnym liście złożyła para prezydencka. Dziękujemy za troskliwość, zaangażowanie i dbałość o tworzenie bezpiecznych i możliwie najlepszych warunków rozwoju kolejnych pokoleń Polaków. Dziś nauczyciele świętują, w wielu szkołach odwołane są zajęcia, tymczasem minister edukacji narodowej Barbara Nowacka chce, aby szkoła odpowiadała na wyzwania przyszłości. A rolą moją jako ministra edukacji i rolą chyba nas wszystkich, jako osób mających wpływ na politykę oświatową, jest zapewnienie, by to okno na świat było stabilne i szeroko otwarte. Ale trudno będzie to okno szeroko otworzyć, skoro kierowane przez skrajną lewicę Ministerstwo Edukacji rozważa usunięcie ze szkół podstawowej geografii oraz biologii, chemii, fizyki i zastąpienie tych przedmiotów przyrodą. Zauważmy, że na takim przedmiocie, który jest wspólny, takiej edukacji przyrodniczej, można omawiać bardziej interdyscyplinarnie różne zagadnienia, które są dotyczą przyrody, którą co, na przykład takie jak mamy w tej chwili te zmiany klimatyczne. To nie jedyne destrukcyjne zmiany w oświacie, jakie wprowadza obecne kierownictwo. Jeszcze w poprzednim roku szkolnym minister Nowacka zakazała zadawania uczniom prac domowych. Presja na to, żeby nie zadawać prac domowych, to następna rzecz, która na pewno nauczycielom przeszkadza. Krótko mówiąc, nie jest to dobry czas dla nauczycieli. Ideologia głęboko wniknęła w programy nauczania, także w przedmiotach humanistycznych. Zlikwidowano przedmiot historia i teraźniejszość. Wprowadzono znaczne zmiany w nauczaniu języka polskiego, zauważa polonista Robert Pińkowski. Bardzo drastyczne zmiany w kanonie lektur, które zmierzają do spłycenia, można powiedzieć, spłycenia edukacji. Negatywne skutki zarówno w intelektualnym, jak i moralnym wychowaniu młodego człowieka przyniesie też rugowanie lekcji religii ze szkół. Dziś przeciw temu procesowi protestowali przed Sejmem katecheci. Kogo wypuścimy w świat ze szkoły pozbawionej religii i etyki? Kogoś, kto nie będzie widział drugiego człowieka ani skutków własnego postępowania. Ciągle nierozwiązane są zasady podwyżek dla nauczycieli. Pedagodzy wprawdzie na początku roku otrzymali 30% podwyżki, ale było to znacznie mniej niż Donald Tusk obiecał przed wyborami. Związkowcy nadal czekają na systemowe rozwiązanie, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Chcielibyśmy, żeby coroczny wzrost wynagrodzeń wynikał z porównywania płacy nauczyciela ze wzrostem gospodarczym i z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Na przyszły rok rząd obiecał nauczycielom podwyżki, ale jak mówi Bożena Brauer z Oświatowej Solidarności, będą one znikome. W planach na rok 2025 to wynagrodzenie ma być zrewaloryzowane o 5%, co nie pokryje nawet kosztów inflacji. Szkoła wymaga zmian. Nafaszerowane szczegółami programy, plaga korepetycji, biurokracji, ideologizacji szkoły i przemoc wśród uczniów. To wszystko mocno przymyka młodym ludziom okno na świat.